Wy, to teraz ja coś powiem. Wiadomo, ja, ja nie, wbrew pozorom nie jestem taki totalnie głupi. To znaczy, ja wiem. Nie uśmiecha się, Robert. Wbrew pozorom nie. Wiem, skąd potrzeba przekonywania go. Nie, aż taki totalnie głupi. I przecież ja wiem, jakie reakcje moje słowa wywołają. Przecież ja wiem, że jak powiem, było inaczej, to wszyscy powiedzą, ha, 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 co on już odwraca kota ogonem, już kłamie, już wybiela. Tylko jest tak, że dzisiaj przebiła się tylko narracja. Negatywna, moim zdaniem fałszywa i nikogo już nie interesują fakty. Nikogo nie interesują fakty, a nawet jeśli ktoś powie, to nie są fakty, to jest tylko tam relacja drugiej strony, nikogo nie interesuje relacja drugiej strony. Nikt nie zadzwonił ani razu do Kamila Potrykusa, którego ja znam, asystenta Czesława Michiewicza, i nie zapytał go, czy zbierałeś numery kont. A ja to zrobiłem. I powiedział mi, że on przez całe zgrupowanie to nawet nie był w ani jednym pokoju piłkarza. Przez cały Mundial. Nie odwiedził ani jednego piłkarza w pokoju, bo to nie należało do jego obowiązków. Ale jak on teraz ma udowodnić, e, kiedy? swoje racje, kiedy cały czas mierzy się z anonimowymi opiniami, prawda? Nie ma nikogo pod nazwiskiem, kto powie, dzień dobry, nazywam się, nie wiem, Artur Jędrzejczyk, Kamil Potrykus u mnie był i spytał o numer konta, a ja mu wtedy powiedziałem, notuj 1124 A wiecie, coś Wiecie, coś jest w tym wszystkim? Że gdyby, pamiętacie te początki tego mundialu, jakie tam było burzenie na Meksyk, zarabią tego, nie grają, przecież nawet jakby w tym hate parku to samo by było, gdybyśmy zagrali dużo bardziej widowiskowo z Meksykiem i dużo bardziej widowiskowo z tą Arabią. Daj mi dokończyć. To bodek. tak samo by ten część wyleciał za to. Bodek, daj mi dokończyć. Jakby, jeśli tak ktoś wierzy, jeśli ktoś wierzy, że Kamil Potryku schodzi po pokojach no, z kajecikiem i zbiera numery kont, nawet jakby chciał je zebrać, to przecież tak to się nie odbywa. No, napisałby na jakiejś grupie na WhatsAppie: podajcie mi swoje numery kont i by je miał. Ale to po prostu nie jest prawda. I jakby sytuacje, które nie są prawdziwe, moim zdaniem, jest. Dużo. I ktoś może powiedzieć, dobra, nie jesteś obiektywny. Nie jestem obiektywny. Okej, okay, mam swoje sympatie, mam ludzi, po prostu, których znam i którym ufam, bo, nie, bo, bo się na nich nie zawiodłem. Dlaczego mam im nie ufać, skoro nigdy mnie nie zawiedli? I jak oni mi mówią, ty było inaczej, i podają wiarygodny przebieg zdarzeń, który po prostu trzyma się kupy, to dlaczego ja mam wyjść z założenia, że to nie jest na pewno prawda, bo ktoś napisał, że ktoś anonimowo powiedział, że. Przecież cała ta, ta to spotkanie o 2.30 w nocy. Zwoływanie liderów. Przyjeżdżają do hotelu 1.53. O 3.00 ciągle są na kolację. I tam nie było rozmowy. Tam była zainicjowana rozmowa przez jednego piłkarza. Powiedz trenerowi Kamilu, że... Kamil poszedł i usłyszał odpowiedź. Nie będziemy teraz o tym gadać. I to jest wszystko, co się wydarzyło w tej kolacji. Ale to fajnie brzmi. Druga 30, zwoływanie liderów. W środku nocy ich budzili ty ich nie dzwoni, będziemy dzielić kasę. Mm. Można wszystko, każdą narację stworzyć. Ale ja mam prawo nie dać jej wiary. Tak jak Wy, drodzy widzowie, możecie mi nie dawać wiary. Widzę komentarze. możecie jakby mnie nie szanować, natomiast jeśli mnie nie szanujecie za to, że jestem lojalny wobec kumpli to możecie mnie szanować do końca życia, bo ja jestem tak wychowany, że Ach, zawsze byłem lojalny wobec. Mogę kuchy. dygresję zrobić. I nie, tyliczny, ustawię nie? Się, nie ustawię się z wiatrem, z opinią publiczną, tylko dlatego, że tak jest łatwiej i można nałapać dużo lajków i mogą wszyscy powiedzieć, nie, no ten to jest gościu, jedzie ze swoimi kolegami. Nie będę tego robił na siłę, jeśli czuję, że w tym jest bullshit. Nie będę tego robił. Mam kolegów, wobec których jestem lojalny przez 10, 15, 20 lat. Niektórzy pracują z nami właśnie dlatego, że jestem lojalny wobec nich, tak? I, I jeśli to ma być zarzut wobec mnie, to strzelajcie do mnie, zawsze będę lojalny wobec kumpli.